Wiem, że OnePlusa nazywa się zabójcą flagowców, ale zamknąłem go na noc z Galaxy S8 i Huawei MP10 i myślałem, że spuści im łomot, ale nawet ich nie porysował. Ostatecznie więc, żeby przekonać się o tym, co z niego za pogromca, musiałem przeprowadzić pełne testy. Pewnie co nieco już wiecie o tym modelu, ale postaram się dać wam kilka nowych przydatnych informacji, których być może jeszcze nie znacie. I powiem bez ściemy, czy piątka rzeczywiście dorównuje droższym konkurentom. Wiele mówi się o podobieństwie OnePlusa 5 do iPhone'a, więc pójdźmy z tym na pierwszy ogień i miejmy to już za sobą. Trochę zabawne, że Chińczycy inspirowali się Apple'em akurat w kwestiach braku slotu na karty microSD, wyglądu i pomysłu na podwójny aparat, który jest dobry, ale moim zdaniem nie najlepszy. To tak jakby dziewczyna powiedziała ci: wiesz co, mógłbyś być trochę bardziej jak ten piłkarz, Cristiano Ronaldo, a ty ze wszystkich jego cech do naśladowania wybrałbyś akurat płakanie od czasu do czasu i chodzenie w różowych shortach. Na zdjęciach prasowych OnePlus 5 przypomina do złudzenia iPhone'a 7 Plus. W rzeczywistości też przypomina iPhone'a 7, tylko nie aż tak bardzo. Może brakuje mu troszkę unikalnego charakteru, ale jest smukły, zgrabny i lekki, a plecki mają przyjemną w dotyku fakturę. Tradycyjnie nie zabrakło fizycznego przełącznika pomiędzy trybem normalnym, cichym i nie przeszkadzać, jak w iPhone'ie. Pod ekranem znajdziecie szybki czytnik linii papilarnych i dwa konfigurowalne pojemnościowe przyciski. Dwukrotne wciśnięcie może włączać latarkę, długie wciśnięcie wyłączać wyświetlacz itd. To jest super. Szkoda tylko, że nie ma opcji uruchamiania jakiejś konkretnej aplikacji. Przecież gdybym mógł skrótem w sekundę przenieść się na Spotify do dyskografii Marylii Rodowicz, umarłbym ze szczęścia. Wyświetlacz to AMOLED o rozdzielczości Full HD. W teorii ten sam, który znalazł się w poprzednim OnePlusie, w praktyce chyba nieco podrasowany poprzez kalibrację i oprogramowanie. Wciąż to nie jest poziom Galaxy S8, ale przyjemne barwy i niezły poziom jasności na pewno spełnią wasze oczekiwania. A ciekawą nowość stanowi tryb czytania, który prawie zamienia smartfon w Kindle'a. Bardzo wygodne. Gdy oddam już OnePlusa, na pewno będę tęsknił. W ogóle to podobno wyświetlacze OnePlusów są zamontowane do góry nogami, to znaczy byłyby, gdyby miały nogi. Niektórzy twierdzą, że powoduje to błąd wyświetlania obrazu w trakcie przewijania, ale w moim egzemplarzu się z tym nie spotkałem. Właśnie, mój egzemplarz. Testuję telefon w wersji z 8 GB RAM-u i 128 pamięci wewnętrznej. Pewnie zastanawiacie się, jakie są korzyści z posiadania 8 GB RAM w smartfonie. Cóż, poza tym, że milion razy usłyszycie od znajomych super śmieszny i bardzo świeży komentarz hehe, ja to tyle w kompie nie mam, to żadne. Oczywiście, telefon długo trzyma sobie wszystko w pamięci i dobrze, że ma tego RAM-u dużo, ale podczas zwykłego użytkowania nie odczuwałem znaczącej różnicy pomiędzy zachowaniem OnePlusa, a na przykład Huawei P10 albo Xperia XZ Premium. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że piątka naprawdę śmiga. Jeżeli wymienicie na nią dwuletniego flagowca albo nowszy smartfon ze średniej półki, poczujecie się tak, jakbyście zdjęli betonowe buty. Gry i aplikacje działają świetnie, a czasami będziecie wręcz mieli wrażenie, że telefon reaguje szybciej, niż dotykacie ekranu. Pod tym względem to nie OnePlus musi nadrabiać zaległości, tylko niektóre inne flagowce powinny się wstydzić. Nie jest jednak tak w 100% perfekcyjnie, bo natknąłem się na kilka błędów w oprogramowaniu. Wideo na YouTubie zawsze odpalają się w maksymalnej rozdzielczości 480p. Muszę zmieniać się ręcznie jak jakieś zwierzę i tracę na to cały czas, który oszczędzam w moim życiu na pisaniu CB zamiast Ciebie. Poza tym niektóre aplikacje nie wyświetlają poprawnie wszystkich danych, a dwu- albo trzykrotnie apki od Google wyłączały mi się samoczynnie. Szkoda też, że ikonki aplikacji nie pokazują informacji o liczbie nowych powiadomień. Ogólnie nakładka jest bardzo prosta i przejrzysta, a do tego możecie ustawić w niej 500 miliardów rzeczy. Liczyłem. Jest tutaj rysowanie na zablokowanym ekranie, by włączyć konkretną apkę, podwójne tapnięcie dla wybudzenia, a żeby zrobić zrzut ekranu, trzeba OnePlusa pogłaskać. Jednocześnie dodatków w postaci programu znajdziemy tutaj jak na lekarstwo. No, chyba że brać pod uwagę wbudowaną apkę międzynarodowej społeczności OnePlusa, z której dowiedziałem się m.in., że OnePlus Fun w komisze Gerausche Waren Anruf. W sumie nie wiem, jak mogłem kiedykolwiek funkcjonować bez tej informacji. Nie wiem też, jak udało mi się wytrzymać ostatni tydzień z przeciętnym Wi-Fi OnePlusa. Czasami po prostu się rozłącza, a nawet jeżeli nie, to ma zdecydowanie mniejszy zasięg od większości telefonów, które testowałem. Kiedy stoi pod moim blokiem z Huawei MP10 albo z Galaxy S8, zawsze mogę spokojnie korzystać z internetu sąsiada... mojego własnego, przysięgam. OnePlus zawsze przełącza mnie już wtedy na LTE. Aparat ma plusy i minusy. Mamy tu, tak jak w iPhone'ie, dwukrotny bezstratny zoom, ale drugi obiektyw uruchamia się tylko wtedy, gdy dostaje wystarczająco dużo światła. No i jednak jest trochę stratny, bo oferuje nieco gorszą jakość. Ze swojego najważniejszego zadania, czyli zrobienia ładnych zdjęć w każdych warunkach, OnePlus wywiązuje się jednak naprawdę w porządku. Jasne. Moim zdaniem do S8 czy U11 troszkę mu brakuje, ale absolutnie nie jest to różnica, która od razu rzuca się w oczy i za którą warto dopłacać 1000 zł. OnePlus 5 nie zawodzi. Jeżeli chcecie zobaczyć i pobrać więcej zdjęć, zapraszam na mój profil na fejsie. Troszkę gorzej z filmami, bo elektroniczna stabilizacja w Full HD działa słabo, a w 4K dla odmiany nie działa właściwie w ogóle.
Moje wideo ze spokojnego spacerku po parku wygląda tak, jakbym nie szedł, tylko skakał na pogo albo ciągle podrzucał sobie telefon. Dodatkowa atrakcja w zdjęciach to tryb rozmywania tła, który zwykle radzi sobie całkiem znośnie i pozwala na wykonywanie efektownych portretów lub zdjęć, które z braku lepszego słowa można określić mianem artystycznych. Żałuję tylko, że o ile w takim Huawei P10 mogę sobie zmienić punkt ostrości czy stopień rozmycia tła już po zrobieniu zdjęcia, o tyle w OnePlusie zabrakło właściwie jakichkolwiek ustawień. Jeżeli więc uznałbym, że panorama za tym koszem na śmieci jednak prezentowała się absolutnie spektakularnie i chcę, żeby była widoczna, musiałbym wrócić na miejsce i zrobić sesję jeszcze raz. Czas pracy jest spoko, zawsze wyciągałem grubo powyżej 5 godzin na ekranie i jedno ładowanie wystarczyło mi na około dobę. A pamiętajmy, że ostatnio słońce ostro naparza, więc jasność wyświetlacza była ustawiona wysoko. Do tego ładowarka Dash Charge uzupełnia energię błyskawicznie, 60% w pół godziny. Podczas ładowania telefon pozostaje chłodny. To właśnie ładowarka rozgrzewa się mniej więcej do temperatury panującej w jądrze Ziemi. Fajnie też, że kabel od niej jest czerwony, bo zawsze łatwo ją zlokalizować. Czy warto kupić? Cóż, jeżeli sam miałbym teraz do wydania około 2000 zł... No, ale nieważne. OnePlus 5 to słuszny wybór. Chyba, że korzystacie już z OnePlusa 3 albo OnePlusa 3T, bo wtedy powodów do przesiadki nie ma zbyt wielu. Nie będę oszukiwał, że to jakiś cudowny smartfon, bo kilka rzeczy mnie w nim wkurza i widać pewne kompromisy. Gdybym mógł dostać za darmo Galaxy S8 albo OnePlusa 5, wybrałbym Galaxy S8. Trudno też przymykać oczy na fakt, że pierwszy OnePlus kosztował $300, a nowy już prawie 500. Pewnie, do najlepszych brakuje mu teraz jeszcze mniej, ale wciąż nie ma wodoszczelności, która w międzyczasie stała się standardem, a głośnik jest tylko jeden i to dość przeciętny. Ale za to nie musimy go zawsze słuchać, bo i tak często przykrywamy go dłonią. Reasumując, ponarzekałem sobie mocno, ale tak naprawdę OnePlus 5 nadal jest tani i jedynym godnym konkurentem w tej klasie cenowej wydaje się być Mi 6. OnePlus imponuje szybkością działania, ekranem, porządnymi zdjęciami, fajną nakładką i czasem pracy. Jeżeli niczego więcej do szczęścia Wam nie potrzeba, kupujcie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcecie wiedzieć więcej albo po prostu, żeby zrobiło mi się bardzo miło, wbijajcie na mój profil na fejsie. No i subskrybujcie nasz kanał. Ostatnio przybywa Was tutaj szybko, a my bardzo się z tego cieszymy i postaramy się odpłacić jakimiś fajnymi materiałami. Dzięki.